Jeżeli jesteście ciekawi, dlaczego właśnie wrzuciłem latarkę do tego baniaka z wodą, to obejrzyjcie nasze wideo do końca. A jeżeli podoba Wam się nasze wideo i jesteście ciekawi innych naszych produkcji, to zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube, a także oczywiście dajcie łapkę w górę i pamiętajcie o tym, aby nacisnąć dzwoneczek. W tym filmie opowiem Wam o kilku modelach latarek firmy Olight. Firma Olight od lat obecna jest na rynku oświetlenia podręcznego. Produkuje zarówno niewielkie latarki EDC, oświetlenie taktyczne do broni, a także potężne źródła światła o mocy chociażby 25 tysięcy lumenów. Dzisiaj jednak nie będę Wam opowiadał o tych potworach, a o niewielkich latarkach podręcznych. Wybrałem dla Was dzisiaj trzy modele: M2R Warrior, Baton Pro, a także Seeker 2. Na początek parę słów o tym, co te latarki łączy, oprócz oczywiście producenta. Po pierwsze, obudowa. Korpusy wszystkich tych latarek zostały wykonane z aluminium lotniczego i pokryto je anodyzacją. Możecie je zamówić w różnych wariantach kolorystycznych. Na szczęście czasy, kiedy Olighta można było kupić w każdym dowolnym kolorze, byle był to czarny, już dawno minęły i możecie kupić Olighta na przykład w kolorze niebieskim. Po drugie, zasilanie. Wszystkie te latarki zasilane są akumulatorami wielokrotnego ładowania i możecie je naładować za pomocą ładowarek na kabel USB, które znajdziecie w komplecie z latarkami. Po trzecie, elektronika. Każda z tych latarek wyposażona jest w układ elektroniczny, który odpowiada za pobór prądu przez diodę, za sterowanie trybami światła, ponieważ każda z tych latarek świeci kilkoma trybami światła, a także zapobiega przegrzaniu się diody. O szczegółach i zawiłościach elektroniki znajdującej się w latarkach Olighta więcej Wam nie powiem, ponieważ kompletnie się na tym nie znam. Po czwarte, odporność na wstrząsy. Producent gwarantuje odporność tych latarek na upadek z wysokości 1,5 metra. I po piąte, norma szczelności IPX8. Wszystkie te latarki odporne są na całkowite zanurzenie. I już teraz wiecie, dlaczego na początku tę latarkę wrzuciłem do baniaka z wodą. To tyle, co te latarki łączy. Czas opowiedzieć o nich bardziej szczegółowo, pokazać Wam, jak świecą, a także powiedzieć o tym, dla kogo one są przeznaczone. No przecież wiadomo, że dla każdego, kto potrzebuje latarki. Zacznijmy od tej o najmniejszej ilości maksymalnych lumenów. Tak gwoli ścisłości, lumen to jednostka miary strumienia światła. Olight M2R Warrior to niewielka, podręczna, a zarazem taktyczna latarka wyposażona w diodę XHP35 Coolight. Świeci z maksymalną mocą 1500 lumenów i ma zasięg około 208 metrów. Mamy tutaj kilka trybów światła stałego, od 1 do wspomnianych 1500 lumenów. Oczywiście musicie pamiętać, że im wyższa moc, tym latarka krócej świeci na jednym ładowaniu. Oczywiście jest również tryb stroboskopu. I tu zaczyna działać wspomniana elektronika, ponieważ na najmocniejszym trybie po 3 minutach świecenia z mocą wspomnianych 1500 lumenów przełączy się ona samoczynnie na 700 lumenów. Po to, żeby nam prądu nie zabrakło i żebyśmy mogli sobie dłużej poświecić. Warrior wyposażony jest w dwa włączniki. Na korpusie i z tyłu latarki. Ten na korpusie posiada blokadę niekontrolowanego użycia, a ten z tyłu ułatwia dostęp np. podczas działań taktycznych. M2R Warrior to latarka przeznaczona zarówno do użytku outdoorowego, jak i taktycznego. Bardzo fajnie operuje się nią podczas działań z bronią. Druga latarka to latarka Olight Baton Pro. Czarną trzymam w ręce, a niebieska cały czas świeci zanurzona w wodzie. Ta latarka świeci diodą Coolight z mocą 2000 lumenów i ma zasięg 132 metry.
Już widzę te pytania. Jak to jest, że tamta latarka miała maksymalną moc 1500 lumenów i świeciła na ponad 2 stówy, a ta ma moc 2000 lumenów i świeci tylko na 132 metry? Spokojnie, chodzi o przeznaczenie. Warrior miał również przeznaczenie taktyczne. Świecił zatem bardziej punktowo. Baton Pro ma krótszy, ale za to szerszy snop światła. Możemy zatem światłem ogarnąć większy wycinek terenu. Baton Pro oferuje oczywiście stroboskop oraz kilka trybów światła stałego. Od 5 lumenów, w tym trybie możecie świecić nawet 9 dni, do 2000 lumenów. I tutaj znów zadziała wspomniana elektronika, ponieważ po minucie świecenia w najmocniejszym trybie 2000 lumenów, latarka samoczynnie przełączy się na 600 lumenów. I będziecie sobie mogli tak świecić jeszcze 160 minut, aż się weźmie i rozładuje. Baton Pro posiada nastawny wyłącznik czasowy, który wyłączy nam latarkę po 3 lub 9 minutach i oczywiście zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyłączeniem lub włączeniem latarki. Jest tutaj też dioda, która oznajmi nam na czerwono, że pora podłączyć latarkę do ładowania. Baton Pro to typowa latarka EDC, czyli codziennego użytku. Do kieszeni, do plecaka, do samochodu. Na wyprawę do lasu, na ryby i wszędzie tam, gdzie potrzebujecie mocnej i długo świecącej latarki. No i na koniec mamy mojego potwora, czyli Olighta Seeker 2. Podstawowa różnica pomiędzy tą latarką a pozostałymi to 3 diody zamiast jednej. Mamy tutaj 3 diody Osram. Latarka świeci z maksymalną mocą 3000 lumenów i ma zasięg około 220 metrów. Oczywiście użytkownik ma do dyspozycji kilka trybów światła stałego, od 5 do 3000 lumenów. No i znów w trybie maksymalnym po 3 minutach moc światła spada do 600 lumenów na 150 minut. Jest również stroboskop jak w pozostałych latarkach. Na korpusie latarki umieszczono wskaźnik naładowania akumulatora, który pokaże nam ile prądu jeszcze zostało i kiedy trzeba latarkę podłączyć do ładowania. Z tych trzech modeli Olighta Seeker jest największą latarką codziennego użytku. Daje mocne światło i jest prosty w obsłudze. Świetnie sprawdzi się zarówno w domu, a także na wyprawach, w samochodzie czy choćby na łódce. Również służby ochrony, a także służby mundurowe mogą z niej z powodzeniem korzystać. To tyle o tych trzech modelach Olighta. Mam nadzieję, że któryś z nich przypadnie Wam do gustu. My kręcimy tu już 2 godziny, a nasz niebieski przyjaciel dalej świeci w wodzie. Oczywiście zaglądajcie na nasz kanał YouTube, jeżeli jesteście ciekawi naszych innych produkcji wideo, a także sprawdzajcie, co słychać na naszych społecznościówkach. A więc wpadajcie na nasz Twitter, Facebook czy Instagram. Do zobaczenia!